Dagmara Moranowska, witam Państwa i zapraszam na szczegółową prognozę pogody. W ciągu tej najbliższej doby w pogodzie dominować będzie układ niskiego ciśnienia, a także front atmosferyczny, który będzie przemieszczał się tej nocy nad Polską, a także nad naszym regionem. I on przyniesie, zwłaszcza na wschodzie i południowym wschodzie regionu, większe zachmurzenie, a także przelotne opady deszczu, pogodniejsze niebo jedynie na północy i na zachodzie regionu. Będzie też chłodniej, tej nocy na termometrach od 4 do maksymalnie 6 stopni, natomiast tej nocy wzmagać się będzie nieco silniejszy wiatr, który będzie obniżał odczuwalną temperaturę. Jutro w regionie będzie bardzo pogodnie, ale wietrznie i przez to też chłodniej. Z zachodu napływają do nas masy chłodniejszego powietrza, a zatem jutro tylko 8 stopni we wszystkich miastach. Natomiast tak jak wspomniałam, ten silny wiatr sprawi, że odczuwalna temperatura na pewno będzie nieco niższa. Nad Polską tej nocy przemieszczać się będzie aktywny front atmosferyczny i on będzie wędrował z północy na południe i tak w pierwszej części nocy przyniesie większe zachmurzenie na północy i w centrum, a także opady deszczu, natomiast w drugiej części nocy obejmie południową część Polski. Na termometrach, tak jak Państwo widzą, wszędzie będzie już zdecydowanie chłodniej, na wschodzie tylko od 5 do 6 stopni, podobnie będzie także w centrum i na północy, cieplej jedynie w Małopolsce, tutaj w Katowicach i w Krakowie maksymalnie 9 stopni. Jutro na przeważającym obszarze kraju będzie już zdecydowanie pogodniej, większe zachmurzenie jedynie w części północno-wschodniej, natomiast jutro także wzmagać się będzie silny momentami porywisty wiatr, który może wiać z prędkością nawet do 70 km na godzinę i on będzie obniżał odczuwalną temperaturę, a ta wcale nie będzie wysoka, od 7 do 9 stopni na wschodzie, podobnie będzie w centrum, najcieplej we Wrocławiu i w Krakowie tutaj do 10 stopni. Na barometrach natomiast teraz wzrost ciśnienia jutro 1022 hektopaskale. A ja dziękuję Państwu za to spotkanie, życzę dobrego wieczoru, do zobaczenia.